podczas gdy uwaga Polaków kieruje się na naszej wschodniej granicy, lub ewentualnie demonstracjach lewicowych zwolenników aborcji, uwadze bardzo wielu Polaków umknął dość istotny komunikat. Mowa to oczywiście o dwóch tragicznych deklaracjach polskiego rządu podpisanych przez Polskę na szczycie COP26 w Glasgow. Zobowiązania zakładają odejście od węgla do 2049 roku i zakazu sprzedaży samochodów spalinowych od 2035 roku. Warto w tym miejscu nadmienić, że deklaracje o samochodach przyjęły tylko 32 kraje na świecie, a o węglu nieco ponad 40. Jest to de facto zgoda na energetyczne samobójstwo naszego kraju. Dla Polaków oznacza to po prostu wzrost cen paliw, elektryczności i gazu o setki procent. Co oczywiście będzie wiązało się z wielką radością naszej partii rządzącej, która będzie mogła w ten sposób podnieść wpływy do budżetu. Zgodnie z deklaracjami pisowskich polityków, wielu Polaków już wkrótce nie będzie stać nawet na oświetlenie swojego domu, a co dopiero jego ogrzanie. Zresztą, nawet tegoroczne dostawy prądu nie są tak oczywiste, biorąc pod uwagę obawy, jakie wyraziły niedawno Niemcy, Austria czy Hiszpania. Jeśli te kraje boją się o dostawy prądu, podobne problemy będą miały miejsce również i w Polsce. Warto nadmienić, że odejścia od węgla w najbliższych dekadach nie zadeklarowały ani Chiny, ani Indie, ani Australia, ani też USA. Mimo to rezygnację z węgla deklaruje Polska, która jest potentatem wydobycia tego surowca na całym świecie. To tak jakby Kuwejt albo Arabia Saudyjska nagle zadeklarowały, że rezygnują z wydobywania ropy naftowej i zakazują aut z silnikami spalinowymi. Trudno byłoby to wtedy nazwać inaczej niż ekonomicznym samobójstwem tych krajów i wiązałoby się to z wyjściem na ulicę tysięcy ludzi. Dlaczego więc podobne deklaracje naszego rządu należy traktować inaczej? Nie uchodzi chyba niczyjej wątpliwości, że w planach tych ludzi jest powszechna pauperyzacja i biednienie Polaków. Mamy obniżyć nasze oczekiwania i pracować, zacytuję, miskę ryżu, co już przed laty zapowiadał przecież urzędujący premier Mateusz Morawiecki. Wygląda więc na to, że proces obniżania naszych oczekiwań zaczął się w marcu 2020 roku i trwa w najlepsze, a teraz, gdy wszyscy uważają, że najgorsze już za nami, szaleńcy klimatyczni przygotowują nam nowy zielony gułag. Zakaz rejestracji samochodów spalinowych od 2035 roku jest jedną z odsłon tego zniewolenia. Polityczni decydenci roszczą sobie prawo do kształtowania najdrobniejszych dziedzin naszego życia, a skoro nikt nie protestuje, to temperatura w garnku jest podkręcana coraz bardziej. Co ciekawe, Polsce nikt nie kazał deklarować likwidacji aut spalinowych. Dość wspomnieć, że Niemcy, Francja, Chiny czy USA nie podpisały tego dokumentu. Z czego zatem bierze się ta patologiczna nadgorliwość klimatyczna? Utopia, wedle której wkrótce będziemy używać wyłącznie zielonej energii, jest nie do spełnienia za pomocą obecnej infrastruktury. Elektrownie w Polsce lub w jakimkolwiek innym kraju korzystającym wyłącznie z niestabilnej zielonej energii nie będą w stanie zapewnić zapotrzebowania na energię elektryczną dla milionów domów i mieszkań. Już tej zimy pompy ciepła pojawiające się jak grzyby po deszczu jako wyłączne źródło ciepła nowych i istniejących domów mogą stać bezczynnie podczas zimowych przerw w dostawach prądu. O ile w ogóle nadejdą. Co do samochodów elektrycznych, to już teraz w Wielkiej Brytanii i w Niemczech wprowadza się godziny, w których ładowarki samochodów nie mogą być używane, bo masowe ładowanie destabilizowało sieć energetyczną, zwiększając skokowo pobór prądu. Trudno o lepszy dowód na to, że infrastruktura najzwyczajniej w świecie nie nadąża za planami garstki klimatycznych szaleńców, którzy postanowili zmienić klimat na Ziemi naszymi pieniędzmi i kosztem naszej przyszłości.